Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o siatkówce, wykonaniu żeńskim, bo moimi gośćmi Katarzyna Pawlicka, kapitan Baryczy, Janków Przykocki, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. I Michał Wachowski, trener tej drużyny, witam serdecznie. Dzień dobry. Mieliśmy chyba rozmawiać w innych trochę nastrojach, miny minorowe, nastroje też takie, no bo jednak nie udało się wywalczyć tego awansu i tak naprawdę patrząc na wyniki turnieju finałowego w Kętach, to zastanawiamy się wszyscy, dlaczego wy nie awansowaliście. Trenerze, dlaczego? No dlaczego? No, system turniejów barażowych odbiega trochę od systemu ligowego. Punkty są liczone zero-jedynkowo, tak można powiedzieć. Jeden punkt za porażkę, dwa za zwycięstwo. Nie tak jak w lidze jest 1, 2, 3 lub 0 za większe porażki, więc na końcu liczone sety. W setach 1-1 na plus, ale my więcej straciliśmy i takim niuansem po prostu. Przypomnę właśnie wyniki, bo w pierwszym meczu Kęczanin-Kęty z Wolej Wrocław 3-0, wysoka wygrana, gładka gospodyń. Wy w sobotę przegraliście z Wolejem Wrocław 2-3, a wygraliście w niedzielę 3-1 z zespołem, który uzyskał awans z Kęczaninem-Kęty. I ten jeden trzeci set decydował. Tak. Kapitan, właśnie jak to przeżywałyście? Bo to naprawdę trudna sytuacja była, gdzieś podnieść się nawet po tym 2-3 z Wrocławiem i świadomość, że nie można pomylić się ani razu w tym secie w niedzielę. No chyba, jeżeli mam być szczera, to tak najbardziej zdenerwowane byłyśmy po tym pierwszym meczu, bo gdzieś tam zamiary były inne, cele inne, że no, do końca myśleliśmy, że faktycznie udźwigniemy i wygramy ten mecz i już by to było jakieś tam ułatwienie na przyszły kolejny mecz, a tak już wiedziałyśmy, że no, będziemy musiały wygrać za 3-0, więc presja o wiele większa. No i wyszłyśmy oczywiście zdeterminowane, oj bardzo. Takie 300% z siebie dałyśmy i czasami nawet niektóre emocje przez siłę już były pokazywane, bo po prostu człowiek tyle z siebie dawał. Cała sala była przeciwko wam, tak? No bo jednak Nie. Ja się śmieję, że doping kibiców w zasadzie traktowałyśmy to, jak byłby doping do nas, tak? Czyli jak bębny uderzały, to sobie tam śpiewałyśmy Janków, że dla nas, ale... Czyli w gorącej atmosferze też... Tak, ale no właśnie te dwa sety super, a trzeci set był... ten początek tego trzeciego seta najwięcej ważył, nie? Bo to ta presja... Głowa gdzieś tam właśnie? Oczywiście. No i pierwsze, pamiętam, dwa punkty, które udało się zdobyć przeciwniczkom. Im zaczęło wychodzić, nam już się ciężko było podnieść. No, do końca myśleliśmy, że jeszcze może jakimś cudem uda się, no ale później jak już przegrałyśmy tego seta, czyli już w zasadzie wtedy przeżywałyśmy ten taki wewnętrzny żal, no trzeba było się podnieść i wygrać ten mecz, ponieważ zawsze to drugie miejsce też stanowi jakąś szansę dla nas, no to już nie pamiętam tego czwartego seta. To było już po prostu tylko, żeby faktycznie dograć, wygrać, gdzie przeciwniczki już też po prostu się cieszyły i że już mają ten awans, nie? Bo ten mecz wyglądał dziwnie. 25-22 pierwszy set wygrany, drugi gładziutko 25-12, trzeci ten przegrany 25-8, no to rzadko się zdarza. I co trener zrobił, żeby zmotywować zespół, z którego uszło w pewnym momencie ciśnienie na pewno, żeby wygrał właśnie cały mecz? To znaczy dziewczyny wiedziały w szatni już, że przygotowaliśmy się na to, że możemy tego seta przegrać, ale dziewczyny przez pewien czas nie dopuszczały i bardzo dobrze. Później szybko musieliśmy cele troszkę zmienić. Wiedzieliśmy, że wygrana nam da drugie miejsce, które nam nadal otwiera drzwi do upragnionego sukcesu, co widać było u dziewczyn. Podziwiam je za tego seta, bo nie zawsze sportowiec jest w stanie się podnieść w takiej sytuacji, a to pokazał charakter. Właśnie ciężko chyba się, Kasia, zebrać w myśli, gdzie wiecie, że wam coś, o czym marzyłyście, wymknęło się z rąk, a jednak jeszcze walczyć, wygrać, gdzie widzicie radość rywale, które przegrywają z wami, no, de facto. To było okropne uczucie i powiem szczerze, myśli po prostu w tym momencie właśnie takie tłoczące się, z jednej strony wygrać, z drugiej strony halo, przegrałyście, już nie awansujecie,
Ale no, w tym momencie drużyna, nie? Bo te różne charaktery, znamy się już na tyle, każda wiedziała, co każdej powiedzieć. Halo, zmień minę na przykład. Halo, jeszcze gramy. Któraś, kto miała więcej sił, napędzała drugą. No i tak się stało, że faktycznie wszystkie się otrząsnęłyśmy i jeszcze na koniec potrafiłyśmy się cieszyć. Dziwne uczucie. Wygrywasz mecz z zespołem, który awansuje do drugiej ligi. I jednocześnie smucisz się, bo one awansują. No to dokładnie, jest... właśnie takie emocje z nami szargały. Czwartego seta dziewczyny grały cały set ze łzami w oczach, ale z pełnym zaangażowaniem i celem, więc za to pełen szacunek. Wspomniałeś o tym, że może gdzieś tam będzie szansa na ten upragniony awans. Jakie są właśnie na to nadzieje, jakie są możliwości? To znaczy za każdym razem są dobierane drużyny do drugiej ligi. Kwestia jest taka, że teraz pytanie, jak do tego podejdzie związek, kogo wybierze, czy to będziemy my. No, napisaliśmy maila z prośbą, że jesteśmy gotowi. Myślę, że związek też już to wie. Widział nas wszyscy weryfikatorzy, też bardzo pochlebnie się wyrażali o organizacji naszych zawodów, jak i o poziomie dziewczyn, więc mamy duże nadzieje. Tym bardziej, że no to nie jest pierwszy raz, kiedy wam ten awans gdzieś tam wymyka się w ostatniej chwili sprzed rąk, bo jednak no rok temu u siebie było podobnie. Trzecie miejsce jeszcze nawet chyba, który bardziej bolał? Wtedy. Jednak własna hala? Mhm. No, mieliśmy dużo atutów, tym bardziej, że napisaliśmy też, że w trzeciej lidze w ostatnich 4 latach na 64 mecze przegraliśmy bodajże 3. Dla was tak z pod względem sportowym to już ta trzecia liga nie ma racji bytu, bo przecież wy sportowo jesteście w drugiej lidze. Tak. Jesteśmy tego świadomi i mocno o to walczymy, nie dla siebie jako dla klubu, tylko głównie dla dziewczyn, żeby mogły się dalej rozwijać. Można się Kasia jeszcze zmotywować, jakby trzeba było grać w tej trzeciej lidze, czy to już będzie dla was zbyt duże, no bo jednak obijanie, brzydko mówiąc, rywali w trzeciej lidze, gdzie wiecie, że znowu gdzieś ta idziecie w górę, próbujecie awansować, a jednak gdzieś tam ta druga liga, no to jest dla was też możliwość rozwoju, rywalizacji z lepszymi przeciwnikami i chyba taka sportowa jakby motywacja, ambicja. No, powiem szczerze, że jak tak się teraz zastanowić, no to no chyba jednak chciałbyśmy w tej drugiej i chyba już do trzeciej niekoniecznie. No, w trzeciej lidze graliśmy cały sezon ze zmianami hokejowymi. Praktycznie wpuszczaliśmy, rotowaliśmy, w połowie seta zmienialiśmy całą szóstkę. W każdym secie grała inna rozgrywająca. Utrudnialiśmy dziewczynom, jak no, idzie, żeby... Zanim zaczęłyśmy grać swoim takim jakby podstawowym składem, znaczy podstawowym, no gdzieś, gdzie faktycznie więcej treningów razem zagrałyśmy, więcej meczów tym samym składem, to dopiero zagrałyśmy, jak się zaczęły baraże. Paradoks tej sytuacji polega też na tym, że wicemistrz wielkopolski, z którym wygrałyście, awansował do drugiej ligi, a wy mieliście tą trudniejszą ścieżkę. Tak, no my ścieżkę mieliśmy z mistrzami małopolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. To są najsilniejsze ośrodki, jako województwa chodzi. Minęliśmy tylko Śląsk, ale też był w naszej połówce, więc przy jakichś tam perturbacjach mógł trafić również do nas. Co pokazuje dalej, że jest jakiś taki dziwny podział, którego też nie do końca rozumiemy. Bo tak naprawdę zostałyście mistrzyniami Wielkopolski, wygrałyście gładkie 3 razy po 3-0 półfinał u siebie. To jest strasznie daleka droga, to w ogóle zmotywować się, żeby kolejny raz gdzieś próbować walczyć, no bo to jest taka naprawdę bardzo kręta ścieżka. No i też takie można powiedzieć, że takie prawdziwe emocje to właśnie teraz na tym turnieju były. Dopiero, bo no, tak przez ligę, no to było dla nas takie no, sparingowe, można powiedzieć. No, tam emocji to ciężko, żeby z siebie wykrzesać. Nawet w tym półfinale tam rywale gładko dostawali, nie? Tak. System jest brutalny. W lidze wielkopolskiej my nie zagraliśmy żadnego tiebreaka. Nie możemy się nawet do końca sprawdzić z mocniejszymi, dlatego cały czas jak mogliśmy, sprawowaliśmy z drużynami z drugiej ligi, gdzie udawało nam się wygrywać. Przychodzi teraz taki jeden mecz w sezonie, w którym praktycznie w sezonie przegraliśmy jeden mecz, no i niestety, ale ten najważniejszy. Właśnie, to jest ciężko się chyba zebrać myśli, co dalej, bo gdzieś cały czas nadzieja chyba jest, że jednak gdzieś PZPS otworzy wam furtkę,
tak nawet ze względu na rozwój wasz sportowy, dla małego ośrodka to chyba też byłoby duże wydarzenie. Tak, to jest mały ośrodek, ale to jest też jeden ośrodek tutaj w takiej południowej Wielkopolsce, gdzie mogą dziewczyny z innych też miast grać, bo Kalisz, duże miasto, gdzie po wieku juniorki dziewczyny nie mają już kompletnie gdzie grać. Więc szukają takiej możliwości na grę, czy Krotoszyn, czy Oszczeszów. Też mamy multum zapytań. My praktycznie gdzieś baraże zaczynaliśmy w swoim gronie, to było 10 dziewczyn. W tej chwili w składzie mieliśmy 18. Czyli gdzieś też jeszcze zbieraliście z tych ościętych ośrodków, czy? Tak, tak. No, dziewczyny już po prostu jest klub, jakąś tam renomę ma, gdzie dziewczyny bardzo chętnie. Już teraz jeszcze ledwo nie skończyliśmy sezonu, już są jakieś zapytania, więc... A jakie plany na najbliższe tygodnie, miesiące? Gdzieś tam plaża to jest jakby taki cel podstawowy? Tak, no i ja jeszcze prowadzę mini siatkówkę i dziewczyny teraz awansowały do finału Wielkopolski, więc też będziemy jeszcze pracować na hali przez kolejne 2 tygodnie, ale później już plażówka. Widziałem, że tam się wam od najmniejszych szkrabów fajnie to wszystko rozwija. Opowiedzcie coś o tym. No, małe szkraby z Dolniachy już brały udział w rzucance siatkarskiej. No, z 4, z 5 razy. W tym 2 turnieje były organizowane świąteczne u nas. No, podium pełne w różnych kategoriach. 2014, 15 i młodsze, tak, bo nawet 4-latka się zdarzyła. I 13. No to w 2014 kategorii 3 nasze dziewczyny stanęły pierwsze, drugie, trzecie miejsce. 2013 była na miejscu drugim. I później 4 chyba, i w tej najmłodszej było 2. i 3 miejsce, więc dziewczyny tutaj od najmniejszego naprawdę już są zaangażowane i już są sukcesy. Czyli daje Ci to dużą satysfakcję, takie właśnie praca bardzo. Z tym na rybkiem? Z tymi najmniejszymi, tak, bardzo. Czyli gdzieś dbacie cały czas o to, żeby gdzieś ten dopływ świeżej krwi do klubu był? Tak, w przyszłym roku startujemy też już z młodziczką. Te dziewczyny, co od Kasi, co grają w czwórkach, już będą zreprezentować w młodzieżce, więc idziemy szczebel po szczeblu, żeby w końcu te najmłodsze zasilały seniorki. A jeśli chodzi o plażową siatkówkę, jakie najbliższe właśnie plany, gdzie wy startujecie, w jakiej konfiguracji, kto z kim i tak dalej, jak to będzie wyglądało? Bardzo duże starania robimy, żeby finał Wielkopolski był w Jankowie. Młodziczka, kadetka, juniorka i oczywiście seniorki. Seniorki będą łącznie z eliminacjami do Mistrzostw Polski startować, a młode przede wszystkim na juniorskich się skupiają, gdzie mamy jedną parę juniorek, medalistki Mistrzostw Polski, kadetek i juniorek, więc one też już będą w seniorskich. I chyba fajne warunki, fajną infrastrukturę do trenowania tej siatkówki plażowej macie tam. Nie można nic narzekać. Niczego nam nie brakuje, łącznie z oświetleniem czy nawodnieniem. Wszystko jest jak trzeba. A kiedy się coś rozstrzygnie w kwestii tego, czy będziecie organizatorem tego turnieju? Prawdopodobnie to będzie gdzieś w ciągu tygodnia do 2. Myślę, że się uda, ale no nie chcę zapeszyć. A w kwestii ewentualnej gry w tej drugiej lidze, to jest perspektywa też najbliższych tygodni? Myślę, że pierwsze jakieś informacje do nas dotrą. Do bodajże początku czerwca drużyny muszą się zdeklarować. My w zeszłym sezonie już dostaliśmy propozycję gry w drugiej lidze, ale nie skorzystaliśmy z uwagi, że nas chciano dokoptować do grupy z Warszawą, Olsztynem i Lublinem. Strasznie dalekie wyjazdy, tak? No i podejrzewam, że ta grupa by się mogła lekko oburzyć, bo to jest praktycznie cała Polska. Jedyna taka grupa. Policząc te wyjazdy, to wszystko po prostu stwierdziliśmy, że mamy po rozmowie z dziewczynami, że mamy cel awansować do tej swojej grupy, gdzie jest bliżej. No nie udało się, ale myślę, że ja jestem dobrej myśli. Trzymamy kciuki za to, żeby te wasze miny i humory się poprawiły, żeby uśmiech zagościł, bo tak naprawdę sportowo jesteście w tej drugiej lidze i teraz kwestia tylko postawienia kropki nad i, a że regulamin tego turnieju był, owszem, znany i równy dla wszystkich, ale no czasami brakło tego sportowego szczęścia. Dziękuję wam serdecznie za wizytę w studio. Dziękujemy. Moimi gośćmi byli Katarzyna Pawlicka, dziękuję. I Michał Wachowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.